Cześć, nazywam się Krzysztof Kwiatek i jestem współtwórcą studia Creepy Jar. Kilka lat temu odeszliśmy z dużego, kilkusetosobowego zespołu tworzącego gry AAA, żeby spełnić własne marzenie i robić gry niezależne. Kiedy rozpoczynaliśmy tworzenie gry Green Hell, nie sądziliśmy, że odniesie ona aż tak duży sukces. Mieliśmy dużo świeżych pomysłów i chcieliśmy po prostu dostarczyć graczom wielu godzin fantastycznej rozgrywki. Rok po oficjalnej premierze i ponad 2 lata po odpaleniu trybu Early Access jest już was ponad 1 000 000. To dla nas naprawdę fantastyczne i jesteśmy z tego bardzo dumni. Przy okazji tegorocznego Gamescomu chciałbym wam podziękować za wieloletnie wsparcie. Bez was Green Hell byłby dużo słabszą grą niż jest. My wciąż działamy i pracujemy nad zupełnie nowym, dużym trybem do naszej gry. Pierwotnie nazywał się PvE Mode, natomiast w trakcie pracy nad nim koncepcja się zmieniła, mieliśmy nowe pomysły i stwierdziliśmy, że pójdziemy trochę za waszym głosem i nowy tryb będzie dawał możliwość współpracy z plemionami tubylców w dżungli. Będziecie mogli wykonywać dla nich questy, odsłoni też zrąbki story. Fani gry wciąż dopytują nas, kiedy gra pojawi się na konsolach, więc mam dobrą wiadomość. Nintendo Switch będzie już wkrótce, natomiast ruszyły już prace pełną parą nad wersjami na PlayStation i Xboxa. Myślę, że tegoroczny Gamescom to doskonała okazja, żebym mógł oficjalnie powiedzieć, że nasze studio pracuje również nad nowym projektem, którego roboczy tytuł brzmi Chimera. Będzie to Science Fiction Base Building Survival Simulator. Jesteśmy w tym momencie na bardzo wczesnym etapie produkcji. Można nawet powiedzieć, że kończymy etap preprodukcji i w sumie najważniejsze w tym momencie dla nas jest, że wiemy, dokąd idziemy, przeanalizowaliśmy dotychczasowe pomysły i wydaje nam się, że koncepcja na nową grę już jest spójna i można ruszać z produkcją. Po więcej informacji dotyczących Green Hella i rozwoju projektu Chimera zapraszamy was do naszych mediów społecznościowych i na kanał YouTube. Dzięki jeszcze raz za wszystko i do zobaczenia.